Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Hard West, moi drodzy. No i cóż, mamy naszego doktora Salomona Delira. Rozpoczęliśmy dosłownie pierwszy rozdział nim. Troszeczkę pobawiłem się kartami, dostaliśmy kilka. Zostawiłem w zasadzie te początkowe. Tu jest ten rykoszet, złoty strzał, to zajebiste jest ta dziesiątka kier z tym złotym strzałem. Król Karo, tutaj ten zwierzęcy słuch, to wszystko zostawiliśmy. To jest pasywne z tym wykrywaniem pobliskich przeciwników i to jest w sumie spoko. Do tego dodałem po prostu króla trefl, żeby miał tego terroru, faktycznie, że on się będzie zbliżał i wykrywał ich słuchem. No i z tego złożyła mi się para, więc okej. Salomonowi dołożyłem swoją drogą Salomona, trochę podobny jest ten walet Karo do niego, tak. Chociaż nie, to jest bardziej walet trefl, to jest bardziej Salomon, dokładnie, to jest dokładnie on. Jeśli będzie się dało udzielić choć pocisku, unikniesz go, tylko że to jest aktywna, za 40 farta, nie mało. Dorzuciłem mu jeszcze regenerację w cieniu lub w mroku, bardzo potężne w koszmarach. Otóż to lecimy. Jeśli chodzi o rzeczy, to prozdawiam tutaj tytoń, fajkę szamana, żeby miał troszkę więcej fartu. Tutaj korzeń mandragory, daliśmy natychmiastowy bonus do fartu. No i celność oczywiście, to chyba trzeba zjeść, żeby to zadziałało, nie? Tak mi się wydaje. A to przywraca wszystkie punkty życia. Okej, okay. Tu mnie widzę, że przesunęło straszliwie. Jest i warsztat. Czy ja mogę coś z tego robić? Nie, chyba nie. Idź do warsztatu i kup przynajmniej jeden przedmiot. Okej, okay. Salomon szedł do warsztatu. Panował tam straszny bug, którego uporządkowanie zajęło mu resztę dnia. Przywrócił wszystkie narzędzia do stanu użytku, by móc zacząć budować prototypy swoich patentów. Ojej. Narzędzie do stanu użytku, by móc zacząć budować prototypy do swoich patentów. Zasoby surowców były puste, a ich zdobycie oznaczało koszty. Musiał skorzystać z Pony Express. Sam skorzystał z usług poczty konnej, by zamówić części do wykonania przedmiotu. Aha. Nie wiem, ile mam tego kupić. Kup z 5 i z 5. No, może po 3 kupmy. Dobra, tyle kupmy. Wyłóż gotówkę za to. Potwierdź, no i nie wiem. Tumor Cliff's notes suggested the natives knew what caused the madness. Okay. Delir decided to pay them a visit and try to find out what they knew. Kupiec losu, rusznikarz. Tumor Cliff's notes suggested the natives knew what caused the madness. Coś tam, zamieszkały dom. Delir decided to pay them a visit and try to find out what they knew. Okej, okay, troszkę tego jest. Zacznijmy może tu. Kupiec losu. Salomon napotkał bezzębnego karła, który wyraźnie oszalał. Handlarz wciąż pytał się go, czy chce kupić ochrychy losu. Mimo dziwnego sposobu bycia, miał kilka wartościowych przedmiotów do sprzedania. Są buty z wężowej skóry, jest szluby powtarzalne i jest relikt. Okej, okay, to są artefakty moje, które miałem ostatnio. Jeden obrażenia, 6 ruchu, minus 1 do punktów życia. Mogę to kupić. Strzał powtarzalny też jest niegłupia. Relikt. Rusznikarz? Okej. Okay. Masz też zestawy naprawcze, ćwierć funciak. Okej. Okay. Sześciostrzałowiec, strzelba kowboja, dubeltówka. Strzelba Remi Borgena. O, proszę do respektu, ładny. Mhm. Pieprzniczka i schemat też tu jest. Co to jest? Zrujnowana posiadłość. Nigdy nie była estetyczna. Obecnie zrujnowana posiadłość była cieniem swojej dawnej świetności. Sama dobiła się do drzwi bez skutku. Zamieszkały dom. Sam przybył do domu, do rozpadającego się domu zamieszkanego przez rodzinę Turnerów. Dziwnych ludzi, którzy śmieli się nawet z najbardziej niewinnych rzeczy. Zaprosili go na kolację. No, przyjmijmy ich ofertę. Jeden z agentów Pirka przyjechał ofertę, ale po chwili się poczuł. Zmarnie długo później jeszcze straszliwymi koszmarami. Stawił czoło rodzinie? Błagali o oszczędzenie życia i daje mu schemat podpisany nazwiskiem Tamercliffa. Zabił ich, zabrał ich do dobytek? Wkrótce przybył nowy agent Pinkertona. Śmierć jego poprzednika miała niewielki, aż zauważalny wpływ na umysł Salomona. Czy wy naprawdę się niczym nie różnicie? Wow. Śmiercionośne krucice. Niesamowite. Ty to miałeś i nie pamiętam, co ty miałeś jeszcze. Eliksir zdrowia chyba. A reszta?
Mogę te bomby wrzucić, dobra. Czy mogę wrócić do warsztatu i pracować? Nie do warsztatu, halo. A tu? Rozpocznij swoje badania. Ja robiłem inżynierię. Mhm. O nie, co ja zrobiłem? Halo. Inżynier, jeszcze raz, dobra. Co nam potrzeba schematu, który zainspiruje jego badania? Wynalazł, patentował bombę ogłuszającą. Dalej. To ja jeszcze chcę inżynierię raz jeszcze. Schematu. Bombę z gwoździem i okular. Dobra. Mam jeszcze schematy? Nie mam schematów już, dobra. Będzie trzeba je kupić jeszcze. Wyjdź. Z ciekawości. W warsztacie mogę zamawiać te rzeczy. Bomba z gwoźmi na przykład. Jedna sztuka, ok. Okular. 10 celności, 4 do wzroku. Fajne jest. A teraz tak. Kupuję tutaj za bombę psoniczną za 8. Za ile mogę opchnąć u tego kupca losu? Aha, kupiec losu to są chyba artefakty, które przenoszę pomiędzy. Co tyle samo. Myślałem, że za to, że ja mogę je zrobić, to jest coś wyjątkowego. Rusznikarz miał, tak? Jeszcze schematy. Gotówka. Schemat. Miał jedną sztukę. Będę musiał je kupić w przyszłości. Coś tu jest z koleją, to podejdźmy. Wykolejony pociąg. Salomon przybył na miejsce straszliwej katastrofy. Wnętrze wykolejonego pociągu siedział jeden przytomny mężczyzna, toczony ciałami. Cały był pokryty krwią, a poza tym nic mu chyba nie dolegało. Przedstawił się jako James Sheffer i zapomniał Salomona, że był kiedyś lekarzem. Spytał, czy wynalazł lub jego towarzyszy nie potrzebuje pomocy. Nie. Pójdźmy jeszcze tu. Mieszkańcy tego miasteczka albo oszalili, albo uciekli z przestrachem. Nagle i wszyscy jednocześnie, jakby się mogło wydawać. Budynki stały opuszczone, stopniowo niszczały. Salomon zastanawiał się, czy nie znajdzie tu jakichś użytecznych przedmiotów. Salomon przeszukał okolice, pozwalając się jednocześnie bał szaleństwo wiszące nad tym miejscem, że się wyjawia ślad na jego. Myślę, tylko krótko chwilę poświęciłem na poszukiwanie. A zróbmy to. W tym alkohol ze skrytki notatnik zastępcy szeryfa Turnera, celnego Dina. Pisał tam, że szeryf Turner zaczął aresztować praworządnych obywateli za przestępstwa, których nie popełnił. Każde oskarżenie kończyło się na szubienicy. Szeryf Turner był przekonany, że każdy mieszkaniec jego miasta był przestępcą. Po przejrzeniu notatnika Salomon poczuł, że to zbrukane szaleństwo miejsce zostawiło znamie na jego duszy. Na czym polega znamiona na mojej duszy? Jeszcze nie czuję znamienia na mojej duszy. Mam butelkę alkoholu. Zwiększasz maksymalną ilość punktów życia. Nie wiem, czy to wypicie, czy nie? Nie wiem. Zróbmy to i pójdźmy do wioski Indian, bo tylko to nam zostało. Indianie powiedzieli mu o komecie, którą widzieli na niebie tuż przed zanim ludzie zaczęli szaleć. Wszyscy w plemieniu mieli tamtej nocy koszmary senne. Człowiek, który mieszkał w zrujnowanej posiadłości, mógł opowiedzieć Salomonowi więcej na ten temat. Musiał tylko podać hasło. Jadej to klejnot chciwości. Salomon przybył do wioski Indian. Ludność tu żyjąca była dość ekscentryczna. Mogę zestawy naprawcze opchnąć. Dobra, możemy się podzielić z nimi. A, o rusznikarstwie muszę mieć. A Indianie co mają na sprzedaż? Fajki, szamana, żeńszeń. Halo? Halo, gro, dziękuję. Stara indiańska derka. Plus 5 do obrony. Mocne buty, jeszcze tu mamy. Jakieś eliksiry zdrowia, bomby soniczne. Stawy naprawcze, butelki alkoholu. Hej. Udaj się tutaj i wypowiedz te słowa. No to pójdźmy. Mógłbym schemat jeszcze jeden kupić, swoją drogą. Wypowiedz hasło. Starszy człowiek, który zaprosił wynalazcę do środka, zapytał, czy życzy sobie jakiś napój. Wnętrze domu było w podobnym stanie co elewacja. Całość wyglądała, jakby miała się zaraz zawalić. Salomon zapytał o epidemię szaleństwa. Starszy mężczyzna powiedział o początkach epidemii. Pamiętam noc, którą wszystko się zaczęło. Rozjaśniła kometa, a wszystkich znanych mu ludzi męczyły koszmary senne. Ojciec Gilmore zorganizował przytułek dla obłąkanych w swoim kościele, leżący na południowy zachód stąd. Miał nadzieję wyleczyć ofiary szaleństwa. Zdobył znaczną wiedzę na temat choroby, sporządził wiele zapisów, ale opętani przy pierwszej sposobności zwrócili się przeciw niemu i rozerwali go na szczępy. Starszy zdysłował Salomona przybrzmiały, drzwi stanęły otworem. Za nimi krył się starszy człowiek, który zaprosił wynalazcę do środka i zapytał, czy życzy sobie jakiś napój. Aha, to już było. Salomon kupił klucz, który prawdopodobnie pasował do zamka w drzwiach tyła pobliskiego kościoła. Nie obchodziło, jak starszy mężczyzna wszedł w jego posiadanie. A co, czym możesz pohandlować? Figurką sępa. 4 do wzroku, figurką kojota do ruchu, a z w rękawie. Możesz przejść dwa razy w turze. Przeklęta amunicja.
2, plus 2, dobra. Sarambisty są. Dobra. Jeszcze raz tylko w zrujnowanej. I kupmy ten klucz za 109. Salomo zapytał o okolicę? Na Merklifie, szalonym geniuszu, który sporządził wiele notatek na temat komety za pomocą atramentu sympatycznego na pozoru zwykłych dokumentach. Okej. Okay. Następnie powiedział szerifie Turnerze, mądrym i sprawiedliwym stróży prawa, który w paranoję po pojawieniu się komety. Tamto nas rozpoczęła rządy terroru jego i jego nowej armii opętanych kryminalistów, która polowała w okolicy niczym w atach wilków. Na koniec wspomniał o swoim synu Alvaro, który wrócił na poszukiwanie strażniczego miasta Indian i nigdy nie powrócił. Wyjście. Szpital, faktoria, apteka. Czy ja nie mam wejścia do kościoła czasami? Miało być wejście do kościoła jakieś. Musznikarz. Tam jest ten doktor, laboratorium, warsztat, apteka. Przyczułe, porzucone obozowisko. Cóż to jest? Zegar końca świata. Może pójdźmy od razu do szpitala. Kościół został przerobiony na szpital dla umysłowo chorych. Starzec zapowiedział mu o tym miejscu. Sam on wykorzystał klucz. Potem zakradł się od północy, otworzył tylne drzwi kościoła. Dalej. Okej, okay. Czyli jednak walka. Jesteśmy chyba naładowani. Mamy jeszcze tytoń, butelkę alkoholu, zestaw naprawczy. Zestaw naprawczy to do niczego się nie przydaje, więc okej. Okay. Broni ja nie mam jakoś specjalnie do wyboru, poza tym co posiadam. Tak, mam tylko tyle co posiadam. Rozpocznij walkę. W tym odcinku jeszcze nie mieliśmy. Szukając informacji o podejrzeństwa Salomon i personsi dotarli do starego kościoła, przekształconego w przyczółek dla obłąkanych. Wśród pacjentów wybuchł bunt, a po ucieczce personelu szpitala pogrążył się w chaosie. Okej. Okay. Dobra schiza, co? The church was now a makeshift asylum, but it appeared the inmates had taken over. Okej. Okay. Salomon musi zdobyć dokumentację medyczną. Wszystkie notatki. Delir wondered where Gilmer's office had been. Probably upstairs, he grumbled. Only Delir knew how to identify the files. Okay. He would need to go there personally. Mamy tu jednego gentlemana. Jaką masz szansę na strzał? 74%. Ten Parsons, mój drugi. Ej, morda, wiesz co? Swoją drogą. Poczekajcie, to przede wszystkim to się obróćmy. Żeby trochę więcej oglądu na sytuację. Zaraz, ty jesteś brązowy Parsons? Tak, ty jesteś brązowy Parsons. Otwórz te drzwi. To nie jest żadna osłona, nie? Mogę zrykoszetować od tego. Pytanie w jakim celu? Też nie wiem, czy ja chcę wychodzić już, wiecie? A zielony Parsons strzeli? Zielony Parsons nie strzeli. Niebieski Parsons... No może zrobić ten swój lucky shot, ale to bym zaczekał z nim. Okej, okay, tak, a z pistoletu? 34. Dobra, to nie strzela ten Parsons. Normalnym strzałem. Wiecie co? Ja zakończę tu górę. Jestem za pełną osłoną, to niech oni do mnie dochodzą, do mojej osłony. Obejść to i tak nie obejdę kościoła. Który z tych moich Parsonsów powinien mieć ten chory swój słuch, nie? Tak możesz w ogóle dojść na spokojnie gdzieś. Tylko boję się tu wchodzić taki, wiecie, na pełnej, bo... Czy to jest na dole? Czy to jest jakiś typek, czy to jest manekin? No, podejść tylko tu. Mamy kolejnego dżentelmena. Halo, ty nie masz tej karty w końcu? Serio mu nie założyłem karty. No to wygląda. Byłem bardziej niż pewien, że mu założyłem tę kartę. Dobra, daj brązowego Parsonsa. No i mojego naukowca podeślij mi tu. I niebieskiego Parsonsa podeślij tutaj.
To jest jedna z pierwszych walk, więc też nie zakładam, że ona będzie jakieś super trudne. Ten się ruszył. Dobra, łażą. Dobra, ten Parsons jest dosyć szybki. Tu możesz wejść. Dawaj tu. Wal. Aha, osłona, zapomniałem. Ten Parsons zatem. To nie jest osłona za mocna. Dawaj tu. Aha, dobra, fajny ruch, Ignacy. Przejdź na pistolet. Stąd trafisz? Nie, a ty? Doktorku. To jest osłona? Żadna. Cóż ty masz za zdolność? Nie masz co zrobić? Nie ma co. Skończmy turę. Tamta zwiała. Na dwór. O nie! Terror, dobrze. Czyżbyś mi go zdjął? O, wy też stąd mogliście podejść. Który tak dostał po głowie? Ten Parsons, ok. Seta. Jedno obrażenie, bo jest za pół osłoną. Brązowy Parsons. Dawaj tu. Zdychaj, szaleńcze. Tu? Jedno obrażenie, a z tego? Dwa. A z rozpyskowego? Pieprznie. Serio, mordo. Dobra, to mój błąd w takim razie, nie jej. Wypij ten listry zdrowia, wiesz? Do pełna musisz być. A dostałem gorszego Parsonsa, bo tamten Parsons miał więcej hapsów niż ten. Podbij tu. Fajka szamana? Nie pamiętam, co nadawała. Uciekaj, uciekaj. Ten musi zbadać mi tutaj dół jeszcze. Dobra. Ach, jeszcze nie widzę. Dobra, tu wygląda, że jest czysto. Przeładuj się. Dobra. Dawaj tu. Pieprznij do niej. Wow. Szalona megalomanka. Zabij. Bang. To ty jesteś tu? No wejdź tak. Weź teraz pistolet i włóż po prostu w gębę ten pistolet. Dobrze, dziękuję bardzo. Waszą pomoc. Podejdź teraz pod tą osłonę.
Teraz będziemy mogli też tutaj do góry wyjść. Teraz zaktywuję uniki. Dajmy tutaj. O, ciebie to nie widziałem, ale teraz mi wpakujesz szczała. No, nie udało się. Podbij tu. To jakaś osłona? Ciasno tu, co? To? Przed czymś słonie? Podbij tak po prostu i tyle. I've made terrible mistake. Wystarczyło podejść tu, Ignacy. W tym momencie zdechniesz pewnie. Dostaniesz serię albo strzała. I tak się musisz przeładować. A na tej broni? 40. Aha, tu wejdziesz w zasięg mu. A ty? Z tego? To jest zastępca Turnera. Tu byś dostał strzała. Stąd możesz strzelać w ogóle? No dobra, przeładuj to. Już się będziesz osłaniał. Za tą osłonę wbiję. To przeładuj chociaż, no. Na górę? Dziwny jest układ tych piętr. Ja mam straszny problem ze zrozumieniem, co tu się wyczynia na nich. Dobra, są jedne notatki. Ten mi olał, patrzcie. To za głąb. Uniki, dobrze. Oni chronią notatek, okej. Okay. Nie wiem, dlaczego nie chciałeś mnie zabić. Ja z takiej okazji skorzystam. To jest cel do rykoszetu. Tak, nie trafię. Przez płot nie strzelę. Ale... Już jak najbardziej zrykoszetuję tu. Kurde! Plan był tak zarąbisty, co? To jest osłona? Masz coś? Z tego nie masz szansy. Sypnij, no. Dobra, teraz ty z góry. Jaką masz szansę na strzał? Sypnij. Dobra, zdjąłeś go. Trzeba było się najlepiej przestawić swoją drogą. Podbij tu. Bo to mi daje z tej strony pełną osłonę, dobra? Podejdź tu. I... oddaj mi turę. Gdzie on jest już? To jest otwarta przestrzeń, irytujące. Ty będziesz musiał podejść z tym swoim słuchem. Aha, przebiegasz mu przez strzał. Mogę mu jakoś wyjść, żeby mu... głupi rejestrzeć.
carefully removed the research data. To his dismay, it triggered an alarm. The bell clamored incessantly as Turner's psychotic deputies swarmed after Delir. His back against the wall, Delir's only option was to escape via steam carriage. Eerily, Mr. Persons repeated his pledge to protect Delir's life at all costs. Dobra. Wycofajmy się zatem. Chociaż nie, no go trzeba jakoś ściągnąć. Yo. Pełna osłona i tak dostanie jedno obrażenie. Kurde. Oni będą chyba szli go zabijać za wszelką cenę. Tak, no to wygląda. O cholera. Zmasakrowaną twarz żeś dostał. Sypnij mu. Jał. Sypnij. Bang. Jak wysoko jesteś w stanie wejść? Musisz się ustawić na jakiejś dobrej pozycji. Teraz ty. A wiesz, to jest... Dobra. Zbierz to. Delir searched the room and found documents bearing Trumercliff's insignia. Dobra, mamy wszystko. A, czekaj. Tu jesteś gotowy? Dobra, to tu się chociaż przyjadę. Tym się powinienem był ruszyć przez strzałem, ale to już trudno. Podejdź tu. Chcę mieć wizję na tamtą stronę. Aha, nie mam wrogu, dobra. Solomon... Przez kościół zasuwaj. Trzeba zacząć raszować trochę to. Panie Parsons. Zmieni pan na tę broń. To jest zielony pan Parsons. Tego się nie da podnieść? To tu? Aha, w sumie powinienem robić tak. Od razu. Panowie Parsonsowie mnie teraz eskortują już. Zielonego Parsonsa tu. Chyba się trochę wychylić jeszcze. To jest dobre kowadło swoją drogą. Oddaj tyle. No i tak będzie tu trzeba wyjść w końcu i tak. To jest bezpieczne miejsce, przejdź. Okej, okay, to wygląda ok. Niebieski Parsons. Zapraszam tu. Czerwony się wyleczy. Czy tam czerwony, brązowy. Dobra, nie ma czasu na leczenie. Śmigaj tu. Teraz ten Parsons. Dawaj tu. Solomon tu. Okej. Okay. I jeszcze jeden mi został. Wejdź tu. No. Drugi. O, ty to masz ruchu, a ruchu. Dawaj tu. Dobra, kolejna tura. Dawaj tu. Kurde, no wygląda czysto. Może naprawdę wszystkich wybiłem już. Podbij do rogu. Jak ruch czysty, to wbijaj tutaj w kącik. Z dobrą osłoną. Teraz ty. Solomon tu. Dobra. I niebieski. Tu. Dobra, to dawaj Salomona.
Okej. Salomon, Deliri, Pinkertoni wyruszyli, by zmierzyć się z wyniszczającą kraj epidemią szaleństwa. No tak. Uciekając przed ludźmi Turnera, Salomon wskoczył do swojego porowego dyliżansu. To była ta sama banda opętańców, która zetknął się po przybyciu do laboratorium. Był przerażony ich zaciekłością, ewidentnie uważa ich się za swoistych stróżów prawa. Ich liczebność, przywództwo Turnera i odporność na strach umożliwiły im podporządkowanie sobie całego regionu. Miał nadzieję, że dokumenty ze szpitala rzucą nowe światło na epidemię szaleństwa i jej źródło. Dobra. Schemat i notatki Turnera. Musimy się udać teraz do laboratorium, ale tym się już zajmiemy w kolejnym odcinku, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję obecnie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja byłem Ignacy, byście wy, a to był Hard West. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.